jak wszyscy widzimy, liga w tym sezonie jest tak szalona, że do końca nie wiadomo, kto będzie w pierwszej szóstce, kto będzie w ostatniej czwórce, kto będzie miał nawet miejsce od 7 do 10. Więc my przede wszystkim musimy walczyć w każdym kolejnym spotkaniu o komplet punktów, o każdy poszczególny set i co z tego będzie, to się okaże. Już w pierwszej rundzie mieliśmy, trzeba to przypomnieć, duże problemy z tymi drużynami, bo tam tylko zdobyliśmy bodajże jeden punkt. Więc po pierwsze mamy co udowodnić, po drugie gram jeszcze o wysoką stawkę w lidze, ale też musimy pilnować się i żeby nie wpaść w rejony tabeli, które grożą rozgrywanie meczów barażowych, o utrzymanie w ogóle w plus lidze. Więc jak mówię, każdy poszczególny mecz, myślę, że chłopacy i reszta sztabu trenerskiego będą walczyć o pełną pulę. Tak, mamy coś do udowodnienia, ale myślę, że to będzie inny mecz, bo ten pierwszy mecz rozgrywaliśmy w bardzo dużym natłoku innych spotkań, bo tam bezpośrednio graliśmy wcześniej z Zaksą i ze Skrą Bełchatów. Teraz tego czasu na przygotowanie się do tego meczu rewanżowego jest o wiele więcej. Po drugie, znamy już przeciwnika. Po trzecie, cała ta euforia związana z rozgrywaniem spotkań w Kluzyce przez drużynę z Zawiercia już jakby ostygła. Wszyscy wszystkich znają. Ale na pewno będzie to trudny mecz, bo to jest bardzo trudny teren, który żyje siatkówką, pół żartem, pół serio. Koledzy statystycy z innych drużyn mówili mi, że muszę zaopatrzyć się w stopery do uszów, bo podobno jest tak głośno na tej hali, tak energicznie i na pewno kibice Zawiercia zrobią wszystko, żeby pomóc swojej drużynie w wygraniu tego spotkania. Ale my mamy coś do udowodnienia. Chcemy na pewno wygrać ten mecz. Chcemy wziąć rewanż na przeciwniku i musimy walczyć, bo tak naprawdę Zawiercie jest też w okolicach, w rejonach tabeli, tam gdzie my jesteśmy. I ten mecz może zdecydować o bardzo wielu rozstrzygnięciach w końcowym rozrachunku.